Znowu jesteśmy w Jeleniej. Dzisiaj już otwieram wystawę. Sorry za ostatni odcinek, że był taki krótki, ale mieliśmy bardzo mało czasu, bardzo dużo do zrobienia i wróciliśmy dopiero około północy do Wrocławia. Dzisiaj otwieram wystawę o 19 w lokalu, a o tej wystawie powiem wam trochę później. Na razie idę załatwiać ostatnie rzeczy, które nam jeszcze zostały. Droga była piękna. Jest słoneczko, góry się wyłaniały. Coś pięknego. Dobra, lecimy. Wystawę rozpocząłem, pierwszą wystawę w swoim życiu. W ogóle nie planowałem, już całkiem spontanicznie, przez to, że Tokar gdzieś dojrzał moje zdjęcia i zaproponował mi taką wystawę. Mówię, Tokar, dzięki wielkie, bo to dzięki tobie w ogóle ta wystawa ma miejsce. Pokazałbym wam całą wystawę, jak wygląda, i oprowadziłbym was po niej, ale nie chcę tego robić, bo planuję przenieść ją do Wrocławia i wiem, że mam większe grono odbiorców z Wrocławia. Jeśli mi się to uda, to wolę, żebyście zobaczyli sami, co tutaj pokazałem, niż będę wam teraz opowiadał. Ale sobie siedzimy, troszkę osób przyszło. Sam jestem pod wrażeniem, że ktoś chce to oglądać i komuś się te zdjęcia podobają, co mnie bardzo cieszy. Zostaję dzisiaj na noc w Jeleniej Górze i jutro oczywiście jest plan na kolejne zdjęcia, zobaczyć kilka miejsc i zrobić parę fajnych kadrów. No, jestem już po otwarciu wystawy. Dzisiaj, jak mówiłem, śpimy w Jeleniej Górze. Zobaczcie, jaki fajny pokój mamy. Mega okazja na Booking.com wyhaczona. Nawet jest kominek. Co prawda sztuczny, ale zawsze fajny górski klimat. Jest jeszcze balkon, ale jest dość ciemno i teraz nic nie widać. No i co? I tyle z dzisiejszego dnia. Jutro planujemy się wyspać. I mamy kilka miejsc na mapie wokół Jeleniej Góry zaznaczonych, które chciałbym odwiedzić. I mam jakiś pomysł na fotki. Także na ten moment to tyle. I widzimy się jutro. Staliśmy wypoczęci. Jest mega pogoda. Słońce, brak chmur. Na pewno będą udane foty. Na razie mi ze śniadanie. Kawka wypita, śniadanie zjedzone. Idziemy focić.
jest piękna pogoda. Jest bardzo przyjemnie. Słoneczko świeci. Idealnie, aż chce się chodzić. Już udało mi się zrobić kilka kadrów, które sobie zaplanowałem. Będą u mnie na Instagramie, link wam wrzucę w opisie, jak zawsze. No idę dalej, idziemy dalej. Jedna miejscówka odkaczona, trzeba coś zjeść ciepłego i lecimy dalej. Ostatnie miejscu. Robimy fotki, kończymy, zawijamy się do Wrocławia. Wrzucę wam je na koniec. I tyle. Dzięki za wytrwanie do końca.